skok, o właśnie, który tak się zakończył dla Czecha. Tuż przed lądowaniem chyba pękło wiązanie w jego narcie, wypięło się w każdym razie, no i można powiedzieć, że spadł na zeskok czeski zawodnik. Nie wiemy dokładnie, w jakim jest stanie, ale na pewno mocno, mocno poobijany. Nie powinien próbować podnosić się. O, właśnie tutaj widzimy, tak, wypięło się to wiązanie prawej narty. Stracił natychmiast równowagę przed podejściem do lądowania Roman Kołdelka i spadł nieprzygotowany do